Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwiedzania Domu Kultury. Ostatnio pokazaliśmy Państwu praktycznie cały nasz budynek, ale chyba troszeczkę zapomnieliśmy o gabinecie dyrektora. Chciałam Państwa dzisiaj serdecznie zaprosić do tego niezwykłego miejsca wypełnionego tymi przedmiotami, które bardzo mocno świadczą o tym, co Dom Kultury robi. Natomiast zanim wejdziemy, drzwi, które budzą emocje czasami, drzwi, które są okrojone przede wszystkim planem budowy, remontu Domu Kultury. To jest nasza sala widowiskowo-kinowa, która powstawała przez bardzo długi okres czasu, już jest, ale jeszcze potrzebuje szlifów, dlatego plan jeszcze wisi. Co roku mażoretki wydają sobie swój kalendarz, więc mam kalendarz mażoretkowy, a to jest również kalendarz wydany przez naszą lokalną grupę działania, w którym znajduje się również gmina Dobrodzień. Ma swoją stronę, dlatego te kalendarze są ze mną. Niemniej jednak największą bohaterką drzwi jest Święta Rita od spraw niemożliwych, wręcz beznadziejnych, i to dzięki niej nasze remonty pięknie z nami tutaj funkcjonują. Ona się nami dzielnie opiekuje. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zwiedzania gabinetu dyrektora Domu Kultury. Zaczynamy od wieszaka. Od wieszaka niecodziennego. Normalnie pewnie wiszą kurtki i szaliki, czapki. Natomiast przede wszystkim strój zespołu regionalnego, dlatego że ja rzeczywiście często go używam. I strój królowej Karoli, w którym oprowadzamy po muzeum naszych turystów, nasze dzieci przedszkolne. Zaraz potem taka piękna komoda, która bardzo fajnie służy do przechowywania pamiątek, dyplomów, tych przedmiotów, które kojarzą się z akcjami, które Dom Kultury robi, które są po prostu pamiątkami. Taki piękny rysunek dziecięcy jest równie piękną pamiątką jak dyplom ukończenia studiów, także chętnie i z ciepłym sercem przechowuję te pamiątki. Natomiast na ścianie mamy dwa piękne obrazy. To są oczywiście dawne, czarno-białe zdjęcia Dobrodzienia powiększone i przygotowane w ten sposób przez pana Pawła Mrozka. To jest szczególnie bliskie Domowi Kultury, ponieważ budynek stoi dokładnie w tym miejscu, w tej chwili, a kiedyś były tutaj takie kamienice. To jest zdjęcie z 1939 roku. Tutaj mamy to jedno z piękniejszych ujęć Dobrodzienia, kiedy widać trzy wieże kościelne. Bardzo jest pięknie, sentymentalne to zdjęcie, również pokazujące Dobrodzień z początków XX wieku. Takie żaglówki budują nasi modelarze. Co jeszcze? Mamy zdjęcia, które nam wspominają. Mażoretki, które były w Chorwacji i były szóste w Europie. Wszystkie cztery, a nawet pięć królowych jest na tym zdjęciu, ponieważ oprowadzanie turystów w stroju królowej Karoli to usługa turystyczna i każda z instruktorek może taką rolę pełnić. Takie piękne zdjęcie udało nam się zrobić w tym roku na Boże Narodzenie, to cała nasza ekipa. A te echa to ciągle jeszcze echa zbierane dla naszych instytucji. Już wszystkie trzy filie mają swoje piękne, oprawione echa. Zostało jeszcze muzeum, biblioteka w Dobrodzieniu, egzemplarz dla Domu Kultury. Także jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś zabytkowe echa, to zapraszam. Matecznik. Matecznik to gra, która do nas dotarła z Narodowego Centrum Kultury tuż przed pandemią. Nie zdążyliśmy jeszcze z dziećmi zagrać. Niemniej jednak jest to bardzo fajny sposób poznawania historii i kultury polskiej w postaci takiej gry pokazującej naszą historię i kulturę w pigułce. Przy pomocy kodów QR podróżujemy po całej Polsce, czyli również pokazujemy młodym ludziom, że telefon jest nie tylko do robienia zdjęć i mediów społecznościowych. Biblioteka, której zasoby rosną, ponieważ ciągle tych publikacji kulturalnych jest coraz więcej. Tutaj ze szczególnym sentymentem patrzę na kubek z haftem dobrodziejskim. To jest prototyp, który pani Beata wykonała jako pierwszy. Mamy nadzieję już niedługo takie kubki dla Państwa robić i malować. Zobaczymy, jak to się uda. Te dwa pozostałe to są wyroby opolskich rękodzielniczek z typowym wzorem opolskim. Ściana dyplomów, zdjęć pamiątkowych po projektach, po dożynkach. Bardzo są to pamiątki bliskie memu sercu i chętnie je tutaj przechowuję. Oczywiście puchary,
jakieś podziękowania, to już niekoniecznie dla Domu Kultury, ale dla poszczególnych sekcji. Tam mamy głównie morsy, tutaj mamy takie ogólnoprojektowe historie, tutaj głównie seta rowerowa. No, a takie najcenniejsze właściwie to są te, które znajdują się tutaj, ponieważ to są nagrody. Nagrody, które Dom Kultury otrzymał. I tu mamy nagrodę z 2005 roku. To jest druga nagroda Marszałka Województwa Opolskiego, Partnerstwo Bez Granic. To jest 2004 nawet rok. I 2010 drugi raz dostaliśmy tę samą nagrodę. Natomiast ta nagroda jest wyjątkowo też cenna, ponieważ to jest most dialogu. Sama rzeźba jest cenna, ponieważ jest autorstwa Ignacego Nowodworskiego. Natomiast Dom Kultury otrzymał ją za organizowanie festiwalu Źródło. Za powodowanie, że ten festiwal to jest właśnie taki most dialogu. Także nagroda jest szczególnie cenna. To również jest nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej właśnie za organizowanie Źródła, za tę wielokulturowość, za podkreślanie, że Dobrodzień jest właśnie takim fantastycznym miejscem. Wszystkie te nagrody się tematycznie ze sobą łączą, bardzo jesteśmy z nich dumni. Stoi już pierwsza kartka świąteczna. Ta komoda służy temu, żeby się te kartki tutaj gromadziły i one sukcesywnie przed świętami się, ta komoda się zapełni. Na komodzie związanej z nagrodami sety stoi pożeracz kłopotów, proszę Państwa, czyli ta cudna podusia, którą uszyła dla mnie sekcja rękodzieła artystycznego. Kłopoty są już za nami, w związku z czym możemy absolutnie podusię odwrócić stroną uśmiechniętą. Może jeszcze tylko słowo o tych komodach. To są, proszę Państwa, komody pochodzące z dobrodziejskiej fabryki mebli. Także to też taki rodzaj pewnego zabytku. Bardzo jest mi miło, kiedy odwiedzają mnie w gabinecie mieszkańcy Dobrodzienia. Ostatnio miałam możliwość gościć Państwa w dużej ilości. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jako wszyscy pracownicy Domu Kultury dostaliśmy ostatnio bardzo, bardzo dużo ciepłych słów od Państwa. Przez 8 lat pracy to nasze zastanowienie się, czy robimy to dobrze, czy niedobrze, ciągle wisiało w powietrzu. Ta dobra, pozytywna informacja zwrotna nie przychodzi zwykle tak szybko, tuż po zorganizowaniu jakiegoś przedsięwzięcia. Teraz tych informacji zwrotnych przyszło do nas naprawdę bardzo dużo. Jest nam z tego powodu bardzo, bardzo miło. Cieszymy się, że uważacie Państwo, że ta nasza praca ma sens. Jest to dla nas bardzo budujące i jednocześnie bardzo zobowiązujące. Także jedyne, co możemy zrobić, to obiecać, że będziemy dokładać wszelkich starań, żeby nasza praca była na takim samym poziomie albo jeszcze wyższym. Oby skończyła się pandemia i obyście Państwo mogli do nas znowu przychodzić. Przygotowujemy jeszcze ładniejsze, jeszcze piękniejsze przestrzenie do tego, żeby wspólnie razem tutaj uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach. Piszemy różnego typu projekty. Mamy nadzieję, że ta nasza praca będzie się przesuwała i że będzie coraz lepsza i dla Państwa, i dla nas. Także to tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego gabinetu. Gabinet nie posiada sekretariatu, więc wszyscy goście zaglądają prosto z korytarza. Bardzo jest mi z tego powodu miło i bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania, to jesteśmy dla Was. Instytucja w pandemii nie jest zamknięta, jest po prostu ograniczona w ilości gości. Nie możemy Państwa zapraszać na duże wydarzenia, ale pojedyncze osoby zawsze mogą do nas zajrzeć. Bardzo jest mi miło, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.